Cześć wszystkim, z tej strony Drakej i witam po raz kolejny w Final Fantasy VII u mnie na kanale i jesteśmy w powietrzu. Lecimy Highwindem, naszym nowym statkiem, który zdobyliśmy. I tak, aktualnie... O, swoją drogą, tak, widzicie w końcu dziurę po świątyni starożytnych, tak, by the way. Tak, ostatnio odnaleźliśmy Clouda, nie był w najlepszym stanie definitywnie. Tifa postanowiła się towarzyszyć mu, aż mu się nie poprawi. Swoją drogą, taki... nazwijmy tak szczegół. Totalnie zmienił się soundtrack, jeśli chodzi o mapę świata. Wcześniej była to bardziej wspierająca waszą przygodę, wielka melodia. Teraz mamy raczej depresyjny motyw w tle, ponieważ ta wielka różowa kometa zmierza w stronę planety. I spotkanie nie będzie miłe. I tak, aktualnie za sterami drużyny zasiadł Cid. Został ogłoszony chcąc nie chcąc liderem. I... o mój Boże, i co? No i musimy teraz pokrzyżować ponownie plany Shinry, która ma jakieś dziwne tutaj założenia co do niem czegoś nazywanego wielkimi materiami, które rzekomo mają coś wspólnego z planem powstrzymania Sephirotha oraz Meteoru. Ale to jest troszeczkę dziwny wątek, ponieważ nie znając nawet szczegółów tego planu, nasza drużyna postanawia powstrzymać Shinrę tak jakby co? Wiecie, jakby nie chcą ryzykować. Hej, Shinra coś kombinuje? Lepiej im przeszkodźmy. Nieważne co robią. Nawet jeśli mają dobry pomysł, bo w sumie im na przetrwaniu planety też powinno zależeć, bo planeta generuje im energię oraz pieniądze. Ale whatever. Nieistotne. Pierwszy tip na temat huge materii, wielkiej materii, jak zwał, mamy z Corel. Ogólnie teoretycznie możemy zostawić statek tutaj, ewentualnie przy wejściu do gór Corel. Stan jest bliżej, ale polecam zostawić go tutaj, bo potem będziecie mieli bliżej, jakby droga powrotna będzie szybsza. I teraz tak, jak to wygląda, jeśli chodzi o materię? To znowu nie ta kategoria, czemu cały czas je mylę? Tak wygląda ekwipunek postaci. Materie wyglądają tak. Ogólnie Cid dostał tutaj część zestawu Clouda. W sensie Cid i Vincent jakby dzielą zestaw Clouda. Głównie dostał go Vincent. Yuffie objęła tutaj, nie wiem, rangę maga drużyny, tak to nazwijmy. I ma Contain, które... Contain ma od początku free supakowane. Chciałem was to jakimś, nie wiem, śmieszną ciekawostką zaciekawić, ale... to nie to, pomyliłem się, nieistotne, dobra. I teraz ogólnie dla własnego dobra polecam zapisać grę, ponieważ to jest jedna z tych nielicznych sekwencji we Final Fantasy VII, gdzie możecie coś spieprzyć i jeśli coś spieprzycie, to coś wam przepadnie i nie chcecie, żeby to przepadło. Tak więc, hej, lepiej zapiszcie i bądźcie gotowi powtarzać jakby co. Bo Cid komicznie biega. Uwielbiam jego typ biegania, nie wiem, z plecami wyrąbanymi do tyłu i tak dalej. Cid to śmieszny gościu. I tak, byliśmy tutaj wiele godzin gry temu. Teraz musimy ponownie to wszystko przechodzić, ponieważ akcja rozpoczyna się niedaleko reaktora. I moglibyśmy zostawić koło niego statek, ale wtedy powrót trwałby tyle samo. W sensie nic nie oszczędzamy, ale jakoś tak, nie wiem, wiecie, sam z siebie wolę. To już. To naprawdę, to nie jest problemem. To już nie jest problemem. Tak, ale wolę po prostu mieć tutaj, bo jakby wtedy mogę szybciej ruszyć do akcji. I żeby nie było, generalnie zawsze uważałem tą całą, nie wiem, akcję ze zbieraniem huge materii jako swoistego rodzaju filler tej gry. W sensie jakby... dzieje się to troszeczkę znikąd. Nikt zbytnio nie tłumaczy, skąd Shinra miała pomysł z tymi materiami, skąd one się wzięły. Są i tyle, są odpadami z reaktorów, whatever. Jezu Chryste, Vincent mi umrze, zanim one skończą swoją turę, goddammit. Dobra, okej. I tak, generalnie, dosłownie, cała ta akcja służy tylko i wyłącznie temu, by minęło troszeczkę czasu, byśmy mogli wrócić potem do Clouda i zobaczyć, co u niego, i wtedy właściwa fabuła, tak to nazwijmy, ruszy dalej do przodu. Póki co gramy na czas. I żeby nie było, wiem, że to się spotka ze sporym hejtem, ale nie zdziwi... w sensie, nie chciałbym tego, ale nie zdziwi mnie to, jeśli akcja z huge materiami wyleci z remake'u, ponieważ ta część historii w sumie nie...
nie ma żadnego tutaj znaczenia. W sensie jakby jest jedna rzecz, która się dzieje, ale ona nie jest jakoś super istotna. W sensie nie, jakby jest istotna, jest jakby zakończeniem wątku postaci, więc okej, jest istotna, ale można ją ubrać w inną akcję, że tak wyrażę. Uuu, Vincent niczym badass się przyjął to na plecy, come on, widzieliście to? To było zarobiste. Jestem ciekawy, jak wygląda animacja, a nie dowiem się. Chciałem powiedzieć, ciekawy jestem, jak wygląda animacja Vincenta, jeśli chodzi o Deathblow. Na szczęście... O, tutaj też jest save. Dobra, to ja sobie lepiej zapiszę tędy. Tutaj, w sensie... Wiecie, będę miał bliżej, jakbym coś spieprzył. Coś miałem mówić, o czym zapomniałem. Dobra, Gold Saucer Area. Zapiszę go tutaj. Ta muzyka, taka dobra. O. Tak, by the way, to jest to miejsce, gdzie... Dine i Barret stracili ręce. Tak. Drogą. O nie, to kury! Jak on się nazywa? Cockatoils. Jestem prepem, że to jakiś dziwny zapis słowa cocktris, w sensie wiecie, bazylisz, Jezu, króliszek. O! Mamy trzeci limit Vincenta. Spoko. Hellmasker. To jest... Ogólnie muszę przyznać, że tak lubię sam koncept limitów Vincenta, że on jakby wiecie, zmienia się w... Nie wiem, poddaje się eksperymentom, które nie wiem, nada mu Hojo i w ogóle. To z jego form, które lubię wizualnie, lubię tylko i wyłącznie pierwszą i ostatnią. Ani potwór Frankensteina, ani Hellmasker, który też jest nawiązaniem do klasycznego horroru. Nie zdradzę tego, ale... Sama nazwa wskazuje, co i jak. To mi się zbytnio nie podoba. Nie jestem fanem. Ej, to wy! Walka! Na Bogu, walka! No dobra. Death Force. Tak, Vincent definitywnie potrzebuje mieć Death Force za zarzuconego. Bo inaczej może być niewesoło. Animacje w tej grze lubią się niekiedy ciągnąć, tak więc wiecie, nawet jakby, jeśli wy będziecie klikać rzecz szybko, to animacje i tak... Wow! A może to działa... Wow, to... Okej, okay, Vincent by wytrzymał. Wiecie, Vincent przed strzałem obraca bronią w ręku, raz. Jeśli obróci nią 30 razy, to strzał jest mocniejszy. Tak działa fizyka broni, moi drodzy. Okej, okay, chyba wydaje się, że sytuacja jest opanowana, co? He? Co? Skąd ten pociąg wyjechał z tego małego budyneczku? I jakim cudem jest tak absurdalnie długi? Tak, patrzmy jak odjeżdża. Dogonilibyśmy go z buta. Wygląda na to, że przenoszą wielką materię w tym pociągu. Szwane założenie. O, ale co teraz zrobimy z wielką materią? Gonimy ich? Dobre pytanie, Vincencie. Hej, za kogo ty mnie masz? Jestem Sid, dokładnie tym jestem. Dam sobie z tym radę. I tak, ten mikrobudyneczek najwidoczniej miał sobie również drugi pociąg. Hej, hej, hej! Czemu nasz jest taki krótki? I to jest rzecz, którą można dosyć łatwo spieprzyć, bo to jest dużo, nie wiem, quick time eventowania i tak dalej. O, jesteś całkiem niezły dla tego starego ziomka. Jestem pod wrażeniem, że dałeś radę to rozruszać. Nie dopytuj, wiem co robię. Nie pytaj, nie wiem jak się tym steruje. Poważnie? Jak to? Spoko, dam sobie radę. Dwie dźwignie, po lewej, po prawej. Okej, okay, jeśli będę nimi machał, to coś się stanie, prawda? No cóż, za 10 minut dojadę do stacji, musimy się pośpieszyć. O tak, na kurwia, jest
najgorzej sterowany pociąg w historii. Wyobraźcie sobie, żeby maszynista musiał robić w pociągu coś takiego. Tak, im szybciej zatapujemy, tym szybciej dogonimy pociąg. A potrzebujemy trochę czasu, uwierzcie mi na słowo. O dobra, gonimy frajera. O dobra, jest. Okej, przeskakujemy. Jakim cudem? Ten pociąg jest jak 10 metrów od nas. Nie, może bez 5, albo... Nie, sądząc po skoku Sida z 10, jak nic. I tak, każdy wagon ma obowiązkową walkę z przeciwnikiem. I żeby nie było, ci goście nie wyglądają, aczkolwiek mogliby bez problemu robić jakiś sub bossów. True story. Dobra robota, Vince. Dobra robota. Poważnie zatruła... A, głupi magnes z kręcącym się rzeczą. O, okej, Vincent. Dobra, drugi wagon, druga walka. Ta są dwa! O! Ej, gdzie jest furia Vincenta? Potem muszę znowu użyć Hypera. Teraz nie ma czasu. Co mam robić, co mam robić, co mam robić? Decyzje, decyzje. Dobra, nie będzie to. Wątpię, żeby te walki zajęły mi dłużej niż minutę, ale tak jak mówię, animacje w tej grze lubią się ciągnąć momentami. Poważnie. Come on, te dupki zrzucą mi hyper. O, to są. Traf, Vincent, traf, 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 traf. Ło! Vincent ma zarąbistą trafialność z tego deathblowa. Wow. Hypery rozdam po akcji z pociągiem. Jednak ten czas mnie trochę klikuje. Oto Iron Giant albo Red Giant, w zależności od części. I od potwora w sumie. Jak się nazywa przystojniaku? A nie, to Wolfmeister. Co? Słucham? Władca wilków? What the fuck is going on? No cóż. Może limicik? Niestety nie tym razem. Może śmierć na przykład. Mówiłem to, że taktycznie zacząłem używać tych technik, które mogą spudłować i nic nie zrobić, zamiast po prostu napierdalać tego gościa na szybcika. Taki jestem. Tak robię. Może limicik? Yuffie, może? Widzę, że nie dostanę kurwa tego limitu. Nice. Nie, co ja robię. Nabiłaby limit, Vincencie. Czemu je przerwałeś? Bang. Heavy sword. O, to kontra. Tak, kontra. Atak też dostał. Może Deathblow da radę? Nie dał rady. No, Vincent zaraz by nam umarł, ale spokojnie. O! Mamy to. Gauntlet. Czy my widzieliśmy już ten limit? A, widzieliśmy. Dobra, okej. Okay. Tak, miałem nieco przerwę od nagrywania, więc no... Chill. O! Ostatni wagon chyba. To wygląda jak zord jednego z Rangersów. Oryginalnych Rangersów w każdym razie. W sensie nie oryginalne piątki, ale by tych... Nieważne. Wygląda jak zord z jednego z filmów. O, w ten sposób. Pamiętam, że pociąg po takim przejechał. Czy zobaczymy Helmaskera?
O, ładuj. Come on! So much bullshit. Jeszcze się nie naładował. O! Vincent, ty cholero. Dwa ruchy w jednej turze. Nie wierzę, że on ma tyle kurwa zdrowia. A patrzcie, na jedną sekundę przed końcem czasu Vincenta. Nice. Dobra. I jesteśmy. Teraz najtrudniejsza część. W sensie nie ten strażnik. Czemu się kładziecie? Co? Ej, tu wy! Dokładnie, oddawaj wielką materię. Wow! Okej. Wow, to jest zajebisty okrzyk bojowy. Czy marnujemy limit Vincenta tak jednego strażnika? Nie, chyba nie warto, prawda? Naprawdę chyba nie warto. Wow, nice Yuffie, nice. Tak, mamy czas i dokończę sobie fajeczkę. O, miałeś niezłe jaja, żeby na mnie ruszyć. Nie zapomnę cię, nigdy. Lepiej nie zapomnij o wielkiej materii, jesteśmy w... Mamy kłopoty. Uderzaj w hamulce, szefie. Wiem, po prostu cichajcie tam i postaram się trzymać to coś tutaj od North Corel. Okej, jeśli użyję tych dźwigni... Powinieneś zatrzymać się, uderzę wszystkie jednocześnie. Powinieneś zrobić to w drugą stronę. Czemu to przyspieszasz? Z drugą stronę? W ten sposób. Poważnie? Tak, przyspieszamy. Czas leci szybciej, ale my przyspieszamy. Niech to! I... Okej, zatrzymało się. Miałem strasznie dużo problemów, jak byłem młodszy z tą sekcją. Nigdy nie wiedziałem, co mam zrobić, żeby to cholerstwo nie zatrzymało. Nigdy. Naciskałem wszystko i nigdy nic się nie działo. Ogólnie chyba trzeba trzykrotnie nacisnąć, aby dwa te same klawisze, aby w jednym kierunku. I Sid w końcu spanikuje, złamie wajchę i to zatrzymał pociąg. I mamy wielką materię. Yeah! I nawet ludzie z Corel są nam jako tako wdzięczni. O, ale jesteś dzielny, jestem pod wrażeniem. Jesteś naprawdę dobrzy. O, dobra. Spokojnie, wasza zrujnowana wioska nie zostanie zrujnowana. Hej, to wy zatrzymaliście pociąg Shinry? Shinra miała zamiar znowu zniszczyć nasze życia. To może być złomowisko, ale dla nas to dom. Walić ten meteor, jesteśmy kopaczami węgla, prawda? Wykopiemy wystarczająco głęboki tunel, by ukryć się od meteoru. Kolego, to tak nie działa. Tak, to jest pomysł. Hej, młody, może dasz coś tym kochanym ludziom walczącym z Shinrą, co? O ile się nie mylę, jeśli mielibyśmy Barretta w ekipie, to miałbym dodatkową linię tekstu, ale nie jestem pewien. Znalazłem to w studni, wygląda na ciekawie, prawda? I mamy Ultimę. Ultima jest, wiecie, aby teoretycznie potężniejszym czarem w każdym Final Fantasy. Mówię teoretycznie, bo to się czasami mija z prawdą. Aczkolwiek tutaj jest taka potężna. Masz przed sobą... macie ze sobą wiele walk. Widzę, że macie sporo blizn na sobie. Zagadam z właścicielem gospody, możecie tam odpocząć. O tak, darmowe spanko. Co z tego, że mamy Highwinda, gdzie też mamy darmowe spanko, ale... No cóż, nie odmawia się, prawda? Z grzeczności. Tak, i mamy Ultimę, albo Altimę, więc tak się właściwie to powinno wymawiać. I teraz generalnie, żeby nie było... Trzeba wyrzucić coś zbędnego. Coś bardzo zbędnego, zaraz zobaczymy co. A nie pokazałem container w ogóle, goddammit. Chciałem wytrenować tę część materii, aby już na maksa, wiecie, mieć mastery tak jakby. Ale... Dobra, Vitality, jebać Vitality. Dostajemy Altimę. Altima obniża statystyki jak chuj.
aczkolwiek jest mega potężna i co jest ciekawe, nie możecie jej używać od razu po założeniu materii, musicie wbić ją na drugi poziom. W sensie jakby na pierwszy poziom, bo wiecie, aby zaczynamy z jedną gwiazdką, musicie ją wbić na drugi. Dopiero wtedy możecie zacząć używać alchimy. Aczkolwiek czar jest naprawdę srogi, tak więc, you know, jest fajnie. I tutaj, o ile się nie mylę, ktoś w tej wiosce, po tym jak uratujecie ją przed pociągiem, będzie miał dla nas coś. O, właśnie. Oto pamiątka po moim mężu. Proszę weź to, powstrzymam meteor. I mamy katastrofi. Jest to ostatni limit dla Barreta. Oczywiście, powtarzam ponownie, nie możemy go po prostu opanować, musimy mieć wbite wszystkie pozostałe limity. A i w ogóle coś, o czym zapomniałem i o czym miałem mówić, to fakt, że to jest moment, kiedy możecie zacząć quest z Chocobosami. W sensie, jak przejmiecie kontrolę nad Tifą i macie dostęp do Highwinda, to możecie zacząć quest z hodowlą Chocobosów. Jest wkurwiający na maksa, nienawidzę go, gardzę nim, jest rakiem. Ale tylko informuję grzecznie, iż możecie zacząć go w tym momencie robić. I tak, a w ogóle, tak dla fabuły. Dalej, co? Aha, no tak, teraz powinniśmy skierować się do Fortu Condor, bo tak, dla przypomnienia na spotkaniu Shindry padły dwie nazwy. Fort Condor oraz Corel. Corel mamy za sobą, tak więc teraz Fort Condor. I tak, to jest ta lokacja, którą opuszczaliśmy do tej pory. Tą omijaliśmy szerokim łukiem. Ja zapiszę grę a w sumie nie muszę walić to. Omijaliśmy szerokim łukiem, bo jest totalnie opcjonalna. I dalej jest irytująca jak skurwysyna, ale teraz musimy do niej zajrzeć. O Chryste, panie, to ptaki. Nie warto. O, jeszcze, come on, Vincent. Kill Stealer. Krytyki naprawdę ładnie wchodzą, to trzeba przyznać. Nice. Witaj, gościu w bandanie. Walczymy z Shinrą na naszym polu bitwy od dawien dawna. Dalej jesteśmy gotowi na długą wojnę z nimi. Czy mógłbyś poświęcić troszkę czasu i pomóc nam w walce? Nie chcemy brzmieć zbyt narzucająco, ale jeśli... jeśli masz coś innego do roboty, to może lepiej zajmieć tym wpierw. I tak, to jest dokładnie ta sama linka tekstu, którą dostalibyśmy, jeśli weszlibyśmy tutaj na pierwszym dysku. I tak, tutaj jest ta dziwna minigierka pseudostrategiczna, gdzie gracz musi wykupować jednostki, żeby walczyć z Shinrą i jest to trochę zabawne, ale generalnie jednostki za jednostki do walki z Shinrą idzie kasa z kieszeni gracza. Tak więc jest to totalnie nieopłacalne i nic się z tego w sumie fajnego nie zyskuje. Dobra, pomożemy. O, naprawdę, w takim razie idź na górę i tam wprowadzą cię w detale. Jasne. Mam nadzieję, że tą lokację totalnie wytną z remake'u. Nie jest warta czasu, który, nie wiem, został tutaj poświęcony na wymodelowanie tego, nagranie linijek i tak dalej. Nie jest tego warte. Tu jest ten Gamon, musimy z nim pogadać ogólnie. A okej, dobra, zobaczcie, ja powinienem tłumaczyć. Tak, ten dziadek mówił, że o, na górze dzieje się bitwa między Shinrą a nami. O, bitwa. Nie możemy puścić tego płazem, prawda? Shinra tutaj też są? Co masz na myśli? Wydaje mi się, że wy również nie lubicie Shinry. No tak, tak, w końcu przyszliście nam pomóc. Może posłuchajcie, co mam do powiedzenia, co? Okej, gadaj. Wiesz, co jest na samej górze, na samym szczycie tej góry? W sumie nieważne, jak to spojrzysz, wygląda na reaktor, a na górze reaktora ustanowił się kondor. I nie, nikt nie wyjaśnia, czemu jest taki wielki. O, tak, masz bardzo dobry wzrok. Poważnie. Tak, oto reaktor i kondor. Wygląda to, że nasz reaktor Mako ma jakiś specjalny rodzaj materii w sobie. Wtedy przyleciał kondor i rozwalił jednostki Shinry, a one próbują się go teraz pozbyć. Chcą usunąć kondora,
a także ludźmi zamieszkujących tą górę, by zdobyć materię z reaktora. Niestety nie posiadamy zdolności bitewnych. Dlatego zatrudniliśmy paru żołnierzy do pomocy. Mógłbyś zostać naszym sponsorem i pomóc nam kontynuować walkę. I co, dołączasz do nas? No cóż, skoro opowiedziałeś tą historię, jak mogę powiedzieć nie? Jeśli potrzebujecie pomocy, to zostawcie to nam. Okej, dobra. Dostaniemy tą materię, będziemy walczyć, prawda? To brzmi jak właściwa decyzja. Tja, właściwa decyzja. As fuck. Tak, jakby... Sprawa powinna wyglądać mniej więcej tak. Mówię mniej więcej, bo zrobiłem tą lokację dosłownie raz, od kiedy tylko, nie wiem, grałem w tą grę. W sensie opcjonalnie raz, bo fabularnie trzeba ją zrobić zawsze. Ale myk polega na tym, że kiedy wchodzicie po raz pierwszy... miałem hyper rozdać. To dostajecie tą całą nawikę od tego dziada. On prosi was o walkę. O, mam więcej deathblowów. A, nie warto. Ciekawe materie, nie wiedziałem, że na czymś są. Dostajecie tą całą pogadankę i generalnie jakby powinniście wracać tutaj za każdym razem, kiedy dostaniecie chyba pojazd. Czyli pierwszy raz, jak po prostu przechodzicie, drugi raz, jak dostaniecie Bagiego, trzeci raz, jak dostaniecie Tiny Bronco i chyba raz jeszcze jako Tifa, tak mi się wydaje, nie jestem pewien, tak mi się wydaje, że potem jeszcze raz jako Tifa i potem dopiero przyjdzie tutaj. I teraz to teoretycznie powinno zluzować tą ostatnią bitwę, którą teraz stoczymy, aczkolwiek zobaczycie. Jest sztuczka, żeby nie wydać tutaj ani centa i żeby, nie wiem, było dalej łatwo. Bla, 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 strategia. Wszyscy ruszają w stronę reaktora. Musimy zostawić pułapki, wynająć żołnierzy. Nie mamy zbyt dużo kasy, musimy nas zatrudnić. Potrzebujemy 20 żołnierzy, więc potrzebujemy 8000 gil. Użyję własnej kasy, żeby kupować ekwipunek. Może im wydawać rozkazy. Tak, wolimy tutaj zostać, nie umiemy walczyć. Bla, 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 nieistotne. Kurde, szlachcie. Ach. Nieważne, przypadkowo kliknąłem. Enough. Okej, ready. Oto i decydująca bitwa. Wroga jest więcej niż zazwyczaj. No. I teraz jest sztuczka, moi drodzy. Czekajcie. Start the game. I używamy przyspieszenia czasu. Oto są jednostki Shinry. Czemu jednostki Shinry to między innymi żółwie? Nie mam kuźwa zielonego pojęcia. Nie zadawajcie mi takich pytań, a w ogóle można podkręcić tempo bitwy ogólnie. I dajemy im dojść. Dajemy im dojść do tej chatynki, w której rzekomo siedzimy my. Nie wystawiamy żadnych jednostek, spokojnie, mam wszystko opanowane. Ponieważ to naprawdę zdradzę wam sekret. Jeśli pozwolicie jednostkom Shinry dojść do tego domku, to my jako nasza drużyna ruszymy do walki. I nie musimy pokonywać tego wszystkiego, wystarczy pokonać tylko jedną jednostkę, a reszta ucieknie przed naszym majestatem, nie mam zielonego pojęcia. Ogólnie trwałoby to w cholerę długo, jednostek jest jak wiecie sporo, musielibyśmy tutaj sporo wydać. Nieopłacalne, nudne, nieciekawe i totalnie, totalnie niepotrzebne do niczego. O nie, inwazja. O nie, atakują, liczymy na ciebie. I tak, nie dajcie się zmylić muzyczce do walki z bossem. To nie boss, to zwykły potwór. Hellmasker. Tak, oto i tak jakby Jason z piątku 13, tylko jego głowa obraca się jak tej dziewczynce z... Jezu Chryste, z Egzorcysty? Nie wiem, nie pytajcie. Final Fantasy. I generalnie nie wiem, jakie generalnie zrąbane geny Kojo wszczepił Vincentowi, by ten zmienił się w gościa z piłą mechaniczną i w masce hokejowej. I
tak, niestety ten koleżka ma w swoim posiadaniu magię statusową z jakiegoś powodu. To jest dziwne. I lubi jej używać, a jak dobrze wiecie, magia statusowa, jeśli w ogóle działa, to działa tylko raz. Ale AI tego stwora tego nie wie. AI Vincenta potwora tego nie wie. Pokażę wam freeze w ogóle. To jest contain, tak jakby co. I tak, zamraża. Splatter combo. Fajne jest to, że każdy z tych ciosów ma szansę być krytykiem, tak? Więc no, i ten pochyba nie żyje w tym momencie już. Tak właśnie myślałem. Nie lubię tej formy. Nie lubię tej formy Vincenta. Jest! Nie wiem czemu taka jest. I to już, wygraliśmy bitwę. Tak, udało się, cudownie. Shinra już raczej nie będzie nas atakować. No, wysłaliśmy na nich Jasona z piłą motorową, tak więc you know. A! I proszę! Coś, co powinno być bardzo oczekiwane i byłoby podbudowane, jeśli zahaczyło tą lokację. Mały kondor w wyklusie. I... eksplodował ogniem. Z jakiegoś powodu stał się Feniksem. I zabił swoją mamę. Nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę. Może to jest jakaś deep symbolika, może... Nie wiem, naprawdę, nie rozumiem. To światło! Kondor! Jajko! Utraciłem zdolność układania zdań. Co? Może idź na zewnątrz i przyjrzyj się temu. I tak, mały kondor najwidoczniej jest wielkim kurczaczkiem, a mamy taryfy Feniksa. I tak, ten mały kurczaczek odleci. Bajera, nie? Bajera. Okej, okay, finito. Coś jeszcze, Stasiu? Poleciał. Lepiej zgłoś to do mojego ojca. Spoko. Tak, dostaliśmy Feniksa. Feniks jest jednym z mniejszych przydatnych samonów w tej grze, ponieważ poza przydługą animacją i zadawania bardzo średniego damage'a wrogowi, również ma coś, co jest faktycznie przydatne. I mianowicie jest to zdolność, ta, którą ma zawsze Feniks w Final Fantasy, jest to zdolność skrzeszania naszych poległych towarzyszy. Tak więc, you know, fajna sprawa, naprawdę przyjemna. Czego musiał się pozbyć? Dobra, w sensie jakby nie będę trzymał Feniksa zbyt długo. Ale no, chcę wam pokazać. Ogólnie z Feniksem jest strasznie fajna sprawa, ponieważ jest inna materia, to nazywa się chyba Final Attack. I Final Attack, moi drodzy, jest materią, która z automatu używa materii podpiętej pod tą materię, jeśli wasza postać umrze. I jeśli podepniecie Feniksa pod materię Final Attack, to umierająca postać przyzwie Feniksa i on skrzesi na maksa całą drużynę z pełnym zdrowiem, więc to jest bajera. Warto mieć na uwadze. Aczkolwiek Final Attack jest dosyć ciężki do zdobycia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba wymaga dubania z czekobosami. Yo, dziadu. Wyskakuj z hajsu. Wow, dziękuję wam. Naprawdę, naprawdę dziękuję. Nie mogę dać ci zbyt wiele. Aczkolwiek możesz wpadać do nas i odpoczywać od czasu do czasu. A, i jest coś jeszcze, co trzeba zapomnieć powiedzieć. Już materia, druga. A, co to? O, dostaliśmy tą materię. Czy to jest? Prawda jest taka, że ta materia znajdowała się we wnętrzu reaktora. To na chuj my w ogóle walczyliśmy? Nie chroniliśmy tego reaktora, chroniliśmy kondora. Kiedy reaktor został zbudowany, zmusili nas do pomocy. Dlatego wiedzieliśmy, co znajduje się wewnątrz. Wiedzieliśmy, że nadejdzie ten dzień, kiedy Shinra odejdzie, więc zakradliśmy się i ukradliśmy tę materię. Nie chcieliśmy was oszukiwać, aczkolwiek, no cóż, jak tak jakoś wyszło, przykro mi. Ale zapomnij o tym, ważne, że dalej żyjemy. No cóż, jeśli ujmujesz w ten sposób, spoko. A więc ostatnia wielka materia jest w podwodnym reaktorze pod Junon.
Powinniśmy tam wpaść i powstrzymać, nie? Tak, aczkolwiek póki co chyba Shinra jest w stanie wyższej gotowości, więc lepiej z nimi nie zadzierać. Może troszeczkę odpoczniemy, zobaczymy naszego małego koleżkę, co? Czy on właśnie nazwał Clouda małą koleżką? Masz na myśli Clouda, prawda? Tak, 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 wiesz, martwi się o Tiffę. Wiesz, mogła stać się przytomność podczas opiekowania się naszym choruszkiem. Zajrzymy do niej w Midil. Dobra. Midil, jakkolwiek chce to czytać, obojętnie. I tak, come on. Tak, tak, mówię, to był filler. Dosłownie spędziliśmy, nie wiem, 36 minut gry zbierając rzeczy tylko po to, by minęło trochę czasu, byśmy mogli odwiedzić Clouda i ta fabuła ruszy na dobre do przodu. Czekajcie, swoją drogą jeszcze zobaczę. Tak, w ogóle tak. Miły szczegół jest taki, że kondor zniknął z tego modelu. W sensie, jakby wiecie, ta mapa jest dosyć stacjonarna. Niewiele się tutaj zmienia, tak? Więc, you know. Czemu to cały czas chce mi wyłączyć grę do cholery? Co? Items, no. Czy ja mam miecz dla Clouda? Nie, nie mam. Będę musiał taki kupić. Dobra, aczkolwiek, wiem, ten odcinek jest krótszy, aczkolwiek ponownie zbliżają się grubsze wydarzenia, tak więc tutaj sobie zakończymy. I w kolejnym odcinku idziemy zobaczyć, co u Clouda słychać. Ciekawe, czy jest lepiej, no nie? No nic, tyle ode mnie i strzeleczkę.